Wodą mineralną. Czasami z tajgerem rozpuszczoną tą pastylką, tam kofeina. Woda mineralna. I coś jeszcze do tej bagietki? Nic w ogóle? Nie, z reguły nie. Czasami gdzieś mi tak najdzie, to smaruję ją po prostu przecierem pomidorowym sam. No dobrze. I to jest Pana drugie śniadanie. Owoc jakiś, jabłko? Tak, 2-3 jabłka, z tym, że z reguły duże, więc to jest około 0,5 kg. Z tym, że to jest tak w międzyczasie. Ja po prostu dzielę jabłko na ćwiartki, wykrajam. I Pan sobie jabłko. I one sobie leżą w czasie pracy. I gdzieś tam, jak mam potrzebę, to zjadam. Dobrze. I co dalej? Przyjeżdżam do domu, tak? Jest obiad, no mieszkamy z teściami, więc teściowa gotuje obiad, czyli godzina 17.30 mniej więcej jest obiad. 17.30 jest obiad. I jak wygląda obiad? Zupa drugie? Różnie. Najczęściej to jest albo drugie samo, albo na przykład zupa typu, nie wiem, barszcz czerwony z ziemniaczkami, czy nie wiem, czy zalewajka wtedy z pieczywem. Czy sama zupa po prostu, wtedy jakaś taka no, gęsta zupa jarzynowa. No tak, jakaś jarzynowa, tak. A drugie danie, jak wygląda? Drugie danie to jest najczęściej mięso duszone lub smażone, najczęściej z ziemniakami, chociaż czasami zdarza się czy makaron, czy kasza. To przy sosach najczęściej, jak jest sos, to z kaszą. A jakie mięso jest takiego rodzaju? Wieprzowe, wołowe, drobiowe? Wieprzowe lub drobne. Czasami. Też czasami owoc, albo, albo po prostu właśnie wieczorem ta jedna dodatkowa kanapka. Tak. Kanapka. Z tym, że tylko po prostu jak dłużej się. No, to wiadomo, bo to już jest bardzo długa przerwa i to nawet trzeba coś zjeść tutaj od godziny tej 17.30, to no, jakieś 3 godziny przed snem ostatni posiłek, jeżeli on nie jest jakiś ciężki. Kanapka. I jakaś to jest kanapka też taka z wędliną? Też najczęściej z wędliną. Czasami robię w opiekaczu takie te zapiekane, to składane, tak. Tam wiadomo, że jest i jakiś kasterek wędliny, trochę sera, czy leśniowego, czy żółtego. I coś takiego. Warzywo jakieś jeszcze do tego, czy już nie? To czy znaczy, sezonu, czy powinno, czy ogólnie? To do obiadu. Do obiadu są warzywa. Warzywa duże. Czyli w postaci jakiejś surówki, tak? W postaci surówek, w zimie no to częściej w postaci jakiejś konserwowej, czy kiszone ogórki, no ktoś ci robi, co dobrze robi, czy żona robi paprykę, też według własnego przepisu. Ale to są konserwowe, to są konserwowe, takie z dodatkiem tak. Z octem, tak. A takie surowe? Surowe to jak jest sezon. A kapusta kiszona na przykład, czy kapusta pekińska, czy... Rzadko bywa to najczęściej w weekendy, jak po prostu ja mam czas gdzieś stanąć przy kuchni. Aha, to tak, pan wtedy. Aha, czyli pan kucharzy, tak? No dobrze, to bardzo dobrze, bo wtedy ma pan większy wpływ na to, co pan robi.